Cześć, witam Was po dłuższej przerwie. Przerwa była spowodowana niczym innym, jak tylko tym, że miałam bardzo dużo pracy zawodowej. I zwyczajnie nie mogłam znaleźć nawet i w sobotę i w niedzielę takiego miejsca po prostu w kalendarzu, gdzie mogłam spokojnie poświęcić parę godzin na nagranie filmu i na zredagowanie go. No ale teraz nagrywam to w przeddzień Bożego Narodzenia. Szykuje się kilkudniowa, ponadtygodniowa przerwa w mojej pracy zawodowej. W związku z tym czas się pojawił, więc oto jest i możliwość nagrywania dla Was, z czego się bardzo cieszę. A dzisiaj, tak jak tytuł wskazuje, przychodzę do Was z ulubieńcami. Jest ich stosunkowo niewiele. Ja nie kupuję ostatnio kosmetyków, tylko raczej odkrywam te, które już posiadam w kosmetyczce. Również dlatego, że po prostu nie mam czasu po to, żeby na przykład wyskoczyć i kupić choćby na przykład krem nawilżający i czasami jestem zmuszona sięgnąć po to, co mam. Ale dzięki temu czasami odkrywam walory kosmetyków, które posiadam, których inaczej bym nie odkryła. I tak właśnie jest z dwoma kosmetykami Basic Lab, które gdzieś tam Wam chyba przelotem pokazywałam w przeszłości. Jedna to jest takie serum o działaniu nawilżającym, gruntownie nawilżające. Taki flagowy produkt marki, bym powiedziała, z tych kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Tak jak mówiłam chyba w projekcie Demko tutaj. Pierwotnie mi ten kosmetyk kompletnie nie poszedł, jakoś się go strasznie bałam. Bałam się, że mnie wysypie, taki wydawał mi się klejący w konsystencji. Natomiast jako, że dostałam do wypróbowania od marki dwa opakowania, jedno z większym stężeniem głównego składnika aktywnego, trehalozy, 15-procentowym, i takie z 10-procentowym stężeniem trehalozy, to miałam dwa podejścia do tego kosmetyku i za drugim podejściem bardzo mi podpasował. Uważam, że to jest rewelacyjny kosmetyk, jeśli stosujecie jakiekolwiek kosmetyki złuszczające w swojej pielęgnacji. Czy to kwasy złuszczające, czy to jakąś formę pochodnej witaminy A, czy to retinol, retinal, kwas retinowy, tak, na receptę. Cokolwiek stosujecie i cierpicie z powodu takiego nadmiernego przesuszenia naskórka, takiej jakiejś wręcz chropowatości przy dotyku na skórze i nie możecie znaleźć czegoś, co by tak naprawdę fest nawilżyło tą skórę, to mam poczucie, że ten kosmetyk ma szansę w dużym stopniu rozwiązać ten problem pielęgnacyjny, jeśli nie możecie znaleźć czegoś, co tak naprawdę nawilży Waszą skórę. Zawiera multum najróżniejszych uznanych składników nawilżających, zarówno humektantów, które wyciągają wilgoć z takich głębszych warstw skóry ku górze, ku naskórkowi, jak i takich, które natłuszczają skórę, czynią ją bardziej miękką w dotyku i powodują, że makijaż lepiej wygląda, jak i również staje się, że wydaje mi się, że zawiera jakiś składnik okluzyjny, a może nie, ze względu na to, że producent sugeruje używać go wraz z kremem nawilżającym. Rozumiem, że chodzi o to, żeby wilgoć, jaką daje ten kosmetyk, dało się jeszcze zatrzymać na skórku, żeby nie wyparowywała za pomocą jakiegoś okluzyjnego kremu. I ja przyznam, że najpierw stosowałam go ze swoim kremem CeraVe, natomiast jak mi się skończył, to sięgnęłam po prostu po krem, którego się strasznie bałam, dlatego że na wiosnę przypisywałam mu spowodowanie paru naprawdę bolesnych, naprawdę głębokich takich wyprysków, które nie chciały znikać tygodniami, pozostawiły po sobie takie okropne przebarwienia, które dopiero ostatnio znikły. Natomiast tak jak mówię, nie za bardzo ostatnio miałam jakąś głowę do tego, żeby znaleźć sobie jakiś krem taki nawilżający i po prostu stwierdziłam, a spróbujemy, zobaczymy. Może w kombinacji z tym serum nie będę cierpieć właśnie na takie bolesne wypryski od tego kremu. I na szczęście tak właśnie się stało. To jest taki krem typowy, bym powiedziała, taki oldschoolowy, który jest w takim samym stopniu nawilżający, jak taki natłuszczający. Jeśli ktoś z Was, jeśli któryś z Was bardzo lubi kosmetyki naturalne, to się ucieszę, że 99 składników jest pochodzenia naturalnego. Dla mnie nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Wręcz bym powiedziała, że grawituje raczej w kierunku syntetycznych składników, bo mają mniejszy potencjał alergizujący, czy właśnie taki, który może spowodować jakąś dziwną reakcję skóry, tak? Natomiast czerpię garściami zarówno z kosmetyków tak zwanych naturalnych, jak i tych tak zwanych bardziej syntetycznych. Ten jest takim wdzięcznym połączeniem jednej i drugiej grupy kosmetyków, bo oparty jest nie tylko na wodzie, ale na takim hydrolacie z aloesu, który ma duże działanie kojące, łagodzące
i również nawilżające, bo olej jest humektantem, czyli nawilża skórę, zawiera również olej ze słodkich migdałów, który ma takie działanie bardziej okluzyjne, zatrzymuje wilgoć w naskórku, ma przyjemną konsystencję, bardzo mi się ta konsystencja podoba, takiego kremu, powiedziałam, dla niemowląt, taki gęsty, prawdziwy krem. A przy tym łatwy w rozmarowaniu. Ma biały odcień, ale jeśli wytrzymy go w skórę, to stosunkowo szybko znika i stanowi fantastyczną bazę pod makijaż. I jeśli macie, tak jak ja, chwilowo bardzo, bardzo przesuszoną skórę, dlatego że nie wiem, jak do jakiej, czy jesteście tymi osobami, które jak się stresuje, mają dużo obowiązków, to poświęcają właśnie specjalnie dużo czasu na pielęgnację i widzą w pielęgnacji taki rytuał relaksujący i wręcz jakiś walor medytacyjny potrafią znaleźć w takim spokojnym nakładaniu kosmetyku wieczorem i relaksowaniu się w tym. Ja do tych osób niestety nie należę, jak się stresuję i mam dużo obowiązków, to porzucam po prostu pielęgnację. Nie jest to coś, co bym komukolwiek sugerowała, ale tak się dzieje i to wiem to o sobie. W związku z tym ostatnio się zorientowałam, patrząc po prostu w trakcie swoich zajęć zdalnych na swoje odbicie w kamerze i tak zobaczyłam po prostu te zmarszki wydobyte przez to, że skóra była przesuszona i tą zmęczoną twarz i pomyślałam, o mój Boże, muszę wrócić do pielęgnacji zdecydowanie i zastanawiałam się właśnie, jaka kombinacja składników jest w stanie jak najszybciej przywrócić moją skórę do jakiegoś takiego ładu i wzmocnić barierę hydrolipidową i spowodować, że będzie nie tylko lepiej funkcjonować, ale też ładniej wyglądać i sobie uświadomiłam, że mam te dwa kosmetyki właśnie w postaci tych dwóch. Niezmiennie od paru tygodni stosuję te kosmetyki z ogromnym powodzeniem i bardzo, bardzo mi służą. Tak fajnie dopełniają się. Mój kolejny ulubieniec, moje kolejne ulubieńce tak naprawdę to są ulubieńce do pielęgnacji włosów i to jest szampon do włosów Joanna z tej serii, którą ja już dawno, dawno temu stosowałam, kiedy jeszcze miałam włosy rozjaśniane tutaj. Jeszcze do września, nie tego roku, tylko zeszłego roku, cyklicznie tak co parę miesięcy rozjaśniam na całej głowie włosy o dobrych parę tonów za pomocą pasemek robionych u fryzjera i wówczas stosowałam taki szampon, tylko w takim opakowaniu niebieskim, które eliminowało takie żółte czy pomarańczowe tony we włosach i bardzo byłam z tego zadowolona. Teraz jak nie farbuję włosów, to stosuję również szampon właśnie Joanna, którego chyba baza jest ta sama, natomiast zawiera inny zupełnie pigment, a mianowicie taki ciemnobrązowy, który nadaje taki ciepły odcień włosom farbowanym na blond czy naturalnie blond, naturalnie w odcieniu blond. Ja mam takie włosy, to są moje naturalne włosy, to są jeszcze lekko rozjaśniane na końcach. W takim odcieniu powiedziałam ciemny blond, jasny brąz, tak, który z takim lekkim złotym połyskiem, natomiast latem to myślę, że wszystkie szatynki i blondynki mogą zaświadczyć, nasze włosy przyjmują taki mniej ciekawy odcień, nieco mysi. W związku z tym zależało mi na tym, żeby może troszeczkę podbić ten kolor, tak? I ten szampon mam poczucie świetnie się sprawdza. O tyle, że jak patrzę w lustro, to nie mam takiego poczucia, nie świeżbi mnie, żeby pofarbować włosy sama, co nigdy jeszcze się w moim życiu dobrze nie skończyło. I mam takie poczucie, że mają jakiś taki dosyć wdzięczny dla mnie kolor. W każdym razie mi odpowiada. Leciutko tonuje włosy, nadając im właśnie bardziej jakiś taki złoty, ciepły odcień, złoty połysk, a jednocześnie jest rewelacyjnym szamponem. Nie jest jakoś specjalnie naturalny, natomiast akurat moje włosy są niewymagające i nie mam też wrażliwej skóry głowy, w związku z tym bez problemu mogę stosować szampony z SLS-em i świetnie się u mnie sprawdzają. Nie tylko dobrze myje, ale też właśnie ta jego formuła tonująca ogromnie mi odpowiada. A cieszy mnie to, że to jest polska marka i zawsze jestem zadowolona, jak znajdę jakiś dobry kosmetyk polskiej marki i bardzo się wówczas do niego przywiązuję. Kupuję go w Hebe albo w Rossmanie za 8-9 zł, starcza mi na dobrych parę miesięcy i jak to jest tylko możliwe, to kupuję też stacjonarnie, czasami to jest niemożliwe, więc wtedy kupuję online odżywkę z tej samej serii i tą odżywkę ubóstwiam po prostu, dlatego że bardzo mocno nawilża włosy, natłuszcza, tak kwestie po prostu odżywia, także ułatwia rozczesywanie ich tutaj, bo one są jeszcze na końcach rozjaśnione, a przez to, że również ma taką formułę tonującą, nawet w większym stopniu niż szampon, to pozostawia
nie ma takiego kontrastu wówczas pomiędzy tymi moimi naturalnymi włosami, a tymi lekko rozjaśnianymi, że to tak ładnie się wszystko łączy, co mi bardzo odpowiada i również powoduje, że właśnie nie świerzmi mnie, żeby tutaj jakiś casting, farbę do włosów nałożyć i potem płakać przez następne parę tygodni, że włosy wyglądają koszmarnie i co ja właściwie sobie zrobiłam. Odżywka jest nieco droższa w takiej normalnej sprzedaży od szamponu, bo kosztuje kilkanaście złotych, co jak na tą firmę jest raczej więcej niż mniej. Natomiast mi się ostatnio udało kupić 5 opakowań za niecałe 2 złote w Rossmanie. Nie wiem, czy to dlatego, że akurat wyprzedają ten kosmetyk, czy jakby nie będą już go mieli w ofercie, czy po prostu to taka z czegoś innego wynikająca była promocja, ale się bardzo ucieszyłam i kupiłam po prostu mnóstwo opakowań na zapas. To jest opakowanie, którego w tej chwili używam, tylko jest tak trochę obskurne, bo prosto spod mojego prysznica to jest takie już, które czeka w następnej kolejności do użycia. Bardzo, bardzo polecam Wam te kosmetyki. Są równie dobre w moim odczuciu jak te John Frieda amerykańskie, które również Rossmann ma w ofercie, czy takie rodem z salonu fryzjerskiego za 3-4 razy tyle, ile trzeba za nie zapłacić, a są równie skuteczne. Przy tej okazji jeszcze powiem, że wiele miesięcy temu, nie wiem, czy już nawet nie rok temu, dostałam od firmy Wella taką paczkę PR-owską, gdzie były podobne kosmetyki. Też taka tonująca odżywka, dostaliśmy ją w paru różnych odcieniach do wypróbowania. To jest taki karmelowy, który odcieniem bardzo przypomina ton. Używam ich zamiennie, tak jak widzicie, natomiast zdecydowanie wolę ton. Mimo, że ta daje ten sam efekt kolorystyczny, tak samo tonuje dobrze włosy, to po prostu formuła samej odżywki jest mniej taka nawilżająca i natłuszczająca. W związku z tym, dlatego częściej wybieram ton. Czyli to są takie kosmetyki pielęgnacyjne. Mam ich zaledwie kilka w tej edycji ulubieńców. Pozostałe to są do makijażu. Zacznę może od tego, który największą radość mi sprawił w ostatnim czasie, kiedy zobaczyłam, że jest w ofercie, a mianowicie jest to kredka do brwi firmy Catrice. To są kredki, które u mnie w ulubieńcach się przewijają od lat i lat i lat. Natomiast w tym roku, mam poczucie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, może to już w zeszłym roku po prostu nie zauważyłam, pojawiła się nowy odcień tych kredek, bo dotychczas używałam albo A Date with Ashton, to jest chyba ten, czyli taki kolor dla blondynek, ciemnych, dla szatynek, nawet i dla jasnych blondynek, które tak jak ja mają praktycznie niewidoczne brwi, może się sprawdzić, bo można bardzo ładnie nimi dozować intensywność odcienia, że w zależności od tego, jak bardzo przyciskamy kredkę do włosków czy do skóry, to możemy bardziej lub mniej subtelny efekt uzyskać. One nie są ani za miękkie, ani za twarde, bardzo komfortowe w użyciu, nigdy się nie łamią, rewelacyjnie się je ostrzy i żadnych problemów. Po prostu mają idealną konsystencję, świetnie pomyślane odcienie, w większości wpadające w zimne tony, co wyjątkowo dobrze się sprawdza, jeśli chodzi właśnie o kosmetyki do brwi. W zasadzie niezależnie od tego, jaki mam odcień włosów, chyba tylko rude wymagają bardziej ciepłych tonów. Natomiast świetnie właśnie takie mam poczucie zimne odcienie się sprawdzają do brwi. Albo stosowałam ten odcień Don't Let Me Brown i również go bardzo lubiłam. Natomiast od zawsze brakowało mi takiego odcienia, takiego klasycznego odcienia dla blondynek. I dlatego tak często zbaczałam z szafy Catrice i szłam w kierunku kosmetyków do brwi Revlon, L'Oreal czy Maybelline, które mimo wszystko miały lepsze odcienie ostatecznie dla mnie z moim odcieniem włosów, korespondujące z moim odcieniem włosów. I w tym roku, jak byłam niedawno w Hebe, to się strasznie ucieszyłam, bo się okazało, że mają nowy odcień. Ashy Drama 015, który jest takim jaśniejszym odcieniem, nadal bardziej neutralnym w odcieniu, czy wręcz zimnym, natomiast zdecydowanie jaśniejszym niż te pozostałe i uważam, że jest rewelacyjny. A przy okazji właśnie jest nadal, pomimo tego, że tyle kosmetyków zdrożało i to istotnie w ciągu ostatniej dekady, to jest kosmetyk, który mam wrażenie kosztuje tyle samo, ile kosztował 10 lat temu. Kilkanaście złotych promocji, jeszcze mniej, starcza na spokojnie pół roku użytkowania, ze względu na to, że jest tak strasznie wydajny. Rewelacja.
Jeden, co mi przeszkadza w tego typu kredkach do brwi, to to, że one często dają taki nie matowy efekt, ale no nie nabłyszczają brwi. A ja lubię taki efekt brwi, które są pociągnięte woskiem. W związku z tym stosuję tą kredkę w kombinacji z takim, jestem za daleko od kamery, żeby to miało sens, takie pokazywanie tej kredki. To jest taki wosk do brwi, Calestay firmy Revlon. Teraz już to mam tylko dosłownie końcówkę tego kosmetyku, muszę kupić go ponownie. Natomiast bardzo, bardzo go lubię, szczególnie w te dni, kiedy praktycznie się nie maluję i chcę po prostu w jakikolwiek sposób podkreślić swoje brwi. To jest idealne do takiego make-up, no make-up, bo daje poświatę koloru, a przede wszystkim tak ładnie nabłyszcza, natłuszcza te włosy i trzyma je w odpowiedniej pozycji, tak, żeby jakoś tak właśnie nie wyginały się na różne strony włoskich brwi. Natomiast na tyle właśnie mało koloru daje, że świetnie współpracuje z kredką do brwi. Dlatego, że efekt końcowy jest bardzo naturalny, a przy tym nie taki przerysowany. Po prostu uwielbiam to zestawienie i Wam również je polecam. Kolejnym moim odkryciem ostatnich miesięcy to są takie kosmetyki, które kupiłam, przyznam, że niezbyt roztropnie, dlatego że jeszcze nie skończyłam swojego kremu CC z It Cosmetics, który używam całą wiosnę, całą lato z powodzeniem i niezmiennie bardzo lubię, ale będąc w Biedronce jakiś czas temu, jakoś tak miałam handrę i stwierdziłam, że pójdę do szafy Belle po prostu sobie poprawić humor. Nie będę ukrywać, że z jakiegokolwiek innego powodu, co mają nowego, byłam ciekawa i zobaczyłam ten podkład bodajże 10 zł i to jest taki opisany jako rozświetlający, poprawiający fakturę skóry, długo utrzymujący się, więc czegoż tutaj nic nie brakuje temu kosmetykowi i pamiętam, że kiedyś miałam tubkę tego kosmetyku, tego podkładu i byłam z niego bardzo zadowolona, zwłaszcza, że ten odcień Light Beige z firmy Belle zawsze jak świetnie pasuje do mojej karnacji, więc skusiłam się. I wzięłam też bazę taką rozświetlającą i w domu się trochę z siebie uśmiałam, bo jak ją wypróbowałam na ręce, to się okazało, że ona jest dosyć, że półprzezroczysta w wykończeniu, ale mocno taka perłowa, wpadająca w różne takie zmikronizowane brokat, bym powiedziała, że tutaj się znajduje taki mieniący się na złoto, lekko różowo i złoto. Natomiast jak mieszam te dwa kosmetyki, to mam idealny kosmetyk, taki tonujący dla siebie i po prostu przepadłam w tym wykończeniu, dlatego że tutaj muszę często naprawdę zwrócić uwagę na to, żeby nałożyć bardzo małą ilość, żeby ten kosmetyk naturalnie wyglądał na twarzy. Nie daje wówczas takiego okrycia, jak jest pokazywane w tych reklamach na QVC, gdzie po prostu wszystkie zaczerwienienia znikają, jeśli nałożymy taką niewielką ilość, ale wygląda o wiele wdzięczniej niż jeśli nałożymy go dużo, bo mam poczucie, że to jest taki tego typu podkład, jeśli nałożymy dużo go, no to po prostu wygląda tak, jakbyśmy po prostu zrobiły to szpachelką. Więc ja z dwojga wolę mieć widoczne zaczerwienienia, ale żeby skóra nadal wyglądała jak skóra i żeby podkład się nie odznaczał na niej. I ten kosmetyk daje właśnie takie wykończenie takiej skóry, która wygląda lepiej niż bez podkładu, ale jednocześnie nie wygląda to tak, jakbyśmy właśnie podkład nałożyły szpachelką i utrzymuje się cały bity dzień. Co mi bardzo odpowiada, bo tak jak mówię, ostatnio miałam mnóstwo pracy i kompletnie nie miałam głowy do tego, żeby sprawdzać w międzyczasie między jednymi zajęciami a drugimi, czy mój makijaż wymaga poprawki i jak czasami właśnie wracałam do domu o 19, to byłam mile zdziwiona, jak dobrze się utrzymuje na twarzy. A i właśnie jest jeszcze taka wersja tej bazy, taka wpadająca w zimne tony dla osób, które w takie tony celują. Polecam, naprawdę fajnie się sprawdza. A jak mam trochę więcej czasu, to nakładam samą bazę na skórę i wtedy ona jeszcze bardziej rozświetla i tak ładnie te drobinki takie świecące załamują światło, dzięki temu jeśli tak jak ja macie już widoczne zmarszczki, to mam takie poczucie, że te zmarszczki są mniej widoczne, dlatego że tak łagodnie po prostu światło się załamuje na twarzy i odwraca tą uwagę patrzącego od naszych zmarszczek, a bardziej zwraca uwagę na taką ładną, na jakiś taki zdrowy blask, tak, jaki
jaki daje. I to jest dokładnie ten efekt, którego bym sobie życzyła. Bardzo mi się też to podoba, że to są kosmetyki chyba z jakiejś takiej stałej oferty Belle w Biedronce, bo minęło wiele miesięcy, odkąd kupiłam te kosmetyki i nadal dzisiaj nawet chociażby widziałam je w szafie Biedronki. Razem zestaw kosztuje 20 zł. Bardzo, bardzo polecam. Tak, to są wszyscy moi ulubieńcy ostatnich paru miesięcy. Teraz jestem bardzo ciekawa Waszych ulubieńców, co się u Was sprawdziło, co się nie sprawdziło. Może również, jeśli przed czym chcielibyście ostrzec, że coś jest niewarte, niewarte zakupu według Was. Z mojej strony to już wszystko. Za chwilę się zabieram za kręcenie dla Was filmu z niekosmetycznymi ulubieńcami. Mam nadzieję, że Wasze święta były bardzo udane i rodzinne, pomimo tej takiej upiornej rzeczywistości, która nam towarzyszy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję swoim patronom i mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce.